A Trzaskowski na przykład? A Trzaskowski uważam, że to jest człowiek mądry, młody człowiek z wigorem i chyba byłby to niezłym. A na przykład na prezydenta Trzaskowski też by się nadawał? Tak, według mnie by się nadawał. Dobra, proszę mnie pytanie, czy rząd sobie poradzi z drożyzną? Trudno mi powiedzieć. Czy odczuła pani drożyznę? Ależ oczywiście. Tak? Co zdarzało? Na wszystkie artykuły spożywcze, proszę pana, zdrożały, chyba artykuły, że tak powiem, jak sobie, potrzeby. Jak sobie pani radzi teraz? Wystarcza pani na wszystko? Proszę pana, ja nie powiem, że mi brakuje na chleb, ale na pewno odczuwam. Oszczędza pani? W jaki sposób? W jaki sposób? No oszczędzałam, że zawsze było... Wyłącza pani światło? Ja, proszę pana, tego nie mogę robić. No staram się, tak jak każdy ekologicznie, powiedzmy, wodę. No tak na kolację co pani je? Śniadanie skromniej, czy tak zawsze? Nie, staram się tak jak zawsze, może więcej warzyw. Zresztą ja nie mogę jeść ciągle jakiś tam węgiel. Aż tak to. Słyszała pani, że chrust tutaj polecają zamiast opału, bo drogi węgiel. Lasy Państwowe... Ja tego nie słyszałam, proszę pani. Wczoraj tak proponują, że legalnie można brać chrust. Proszę mi wierzyć, ja tego nie słyszałam, bo staram się... To normalne jest według pani? Nie, to dla mnie to jest brednia, proszę pana, brednia. No żyjemy w końcu w kraju cywilizowanym i w XXI wieku, no więc... Czy ta trzynastka pani pomogła teraz, czternastka? Na co wystarcza w tych czasach? Proszę pana, no nie wiem na co wystarcza. Dobra. Z rządu, czy jest pani zadowolona? Socjalnymi 500+ powinno być... Tak, oczywiście, bo ludzie... Dla wszystkich? Chyba nie. A ci, co nie pracują, nie szukają, nie chcą pracować w ogóle i tak. No to, proszę pana, ale to są dzieci. Dla dzieci bym dała. Nie wiem, czy akurat w takiej formie. Ale jak na alkohol na przykład przeznaczają. No więc dlatego mówię, że nie wiem, czy w takiej formie. Uważam, że powinno być dodatek dla dzieci, tylko nie wiem, czy taka forma, bo dlaczego mają rodzice przeznaczyć na alkohol. A trzynastkę pani wywoła, zamiast trzynastki na przykład podstawową emeryturę większą? Tak. Co miesiąc wola na przykład tam 200 zł. Zdecydowanie, proszę pana, oczywiście. Przynajmniej dla mnie. No część ludzi na pewno ma inne zdanie, no bo każdy ma prawo mieć inne zdanie. Ja bym wolała większą emeryturę. Co musiałby rząd zrobić, żeby pani była tak zadowolona na 100%? Proszę pana, to tak to chyba nigdy nie będzie, bo nie, rząd nie jest w stanie zadowolić wszystkich, prawda? No proszę pana, czy obniżyć? Na pewno, no bo jesteśmy, proszę pana, ja teraz byłam u syna za granicą i tam aż tak ceny. Za granicą jest lepiej z cenami. Tak, zdecydowanie. A za platformę się pani lepiej żyło? Spokojniej? No nie. 100 zł pani więcej kupiła za platformę na przykład? No chyba tak. Proszę pana, jednak mimo wszystko... Wolała pani powrót platformy czy kogoś innego jeszcze? Proszę pana, trudno mi powiedzieć, czy ja bym wolała platformę. To zależy, kto by w tej platformie też rządził, prawda? A powiedzmy, że Tusk. Nie, Tusk to raczej się... A Trzaskowski na przykład? A Trzaskowski uważam, że to jest człowiek mądry.